Przedstawiamy Państwu film z cyklu Życie monastyczne. Cystersi w Holandii. Scenariusz. Reżyseria. Najstarszym założeniem cysterskim w Niderlandach było opactwo Ter Duinen. Potężny klasztor powstał w latach 1138-1311 pośród typowego dla tych ziem wydmowego krajobrazu. Jego umiejscowienie w pełni odzwierciedla cysterski sposób życia na uboczu. Dziś imponujące ruiny świadczą o minionej potędze tego ważnego opactwa. W XIII wieku zamieszkiwało tu co najmniej 368 mnichów. Wspólnota rozwijała się do roku 1566, kiedy to furia obrazoburcza przyniosła zniszczenia fatalne w skutkach dla zgromadzenia. Mnisi zostali przepędzeni, a klasztor zburzono. Na przestrzeni wieków taki schemat często się powtarzał. Nauczeni doświadczeniem zakonnicy wiedzieli, że żaden klasztor nie jest wieczny i za każdym razem może on okazać się tylko ich czasową siedzibą. Taki los spotkał opactwo w Hemiksem, znane jako opactwo świętego Bernarda nad Skaldą. To imponujące założenie cysterskie może pochwalić się długą i burzliwą historią. Pierwszą cegłę pod budowę tutejszego klasztoru położono w 1256 roku. W roku 1566 również tutaj dotarła furia obrazoburcza, na skutek której zniszczeniu uległy liczne dzieła sztuki, rzeźby i obrazy przedstawiające świętych. Następnie klasztor został zajęty przez Hiszpanów. Po niszczących pożarach z roku 1582 i 1672 w dziejach opactwa rozpoczął się okres odbudowy i wzrostu. W 1797 roku, za czasów rewolucji francuskiej, mnisi kolejny raz zmuszeni byli opuścić budynki klasztorne, w których utworzono szpital. Mimo tych trudności, bardziej odporni na przeciwności losu niż ich doczesna siedziba, osiedlili się w Bornem. Opactwo świętego Bernarda w Bornem wcześniej należało do zakonu dominikanów. Idea zakonu żebraczego zatem już wcześniej zakorzeniła się w jego murach. Podominikańskie budynki bardzo odpowiadały cystersom, którzy w życiu poszukują prostoty. Na skutek swojej burzliwej historii mnisi z Bornem dobrze rozumieli, że ich doczesne siedziby są nietrwałe i często mogą mieć tylko przejściowy charakter. Robert Solem oraz Bernard Clairvaux wraz ze swoimi współbraćmi pragnęli prowadzić surowe i samowystarczalne życie w odosobnieniu. Założenie zakonu cysterskiego było reakcją na bogacenie się i rosnącą rangę innych klasztorów. Cystersi chcieli być mali, by Bóg objawiał swoją wielkość. Chcieli być skromni, by podkreślić Jego wspaniałość. Dlatego nie dziwi fakt, że postać Bernarda z Clairvaux jest otoczona tutaj taką czcią. Stalle w prezbiterium klasztornego kościoła przyozdobione są licznymi scenami przedstawiającymi tego wyjątkowego świętego z XIII wieku. Święty Bernard cieszył się ogromnym autorytetem. Rozsądzał spory wśród arystokracji, wzywał rycerzy do krucjaty w imię Chrystusa w obronie zagrożonego nie tylko zewnętrznie, ale także wewnętrznie chrześcijaństwa, a równocześnie był najsurowiej żyjącym mnichem opactwa Cîteaux.
Wśród rozmaitych obowiązków znalazł również czas na napisanie ważnego mistycznego dzieła poświęconego Matce Bożej. Tworzył kantyki i poezje, których tematem była mistyczna miłość do Najświętszej Marii Panny. Był doradcą papieża Eugeniusza III, a jako opat przewodził duchowo swoim współbraciom, żyjącym tak jak on w skrajnej ascezie. Dziś opactwo Chemiksem już nie istnieje. Przeminęło jak wszystko na tym świecie. Wiemy, że klasztor jest naszym doczesnym domem i nie możemy się przywiązywać do jakiegoś otoczenia i konkretnego adresu. Choć pragnienie spokojnego, bezpiecznego miejsca do życia jest rzeczą ludzką. A o zakonnikach mówi się, że łatwo zapuszczają korzenie i niechętnie przenoszą się na nowe miejsce. Chemiksem upadło, ale w bornem życie toczy się dalej. Każde opactwo ma swoje skarby. Również w naszym klasztorze znajdują się cenne zabytki, obrazy i rzeźby. Jednak burzliwe dzieje naszej wspólnoty sprawiły, że posiadamy bardzo niewiele dóbr materialnych. Naszym prawdziwym bogactwem jest dziedzictwo duchowe. Człowiek chce wiedzieć, skąd pochodzi, jak żyli jego przodkowie, kim byli jego duchowi przewodnicy, o czym rozmyślali, jakie były ich marzenia, jak przebiegał ich duchowy rozwój. Spuścizna pozostawiona nam przez przodków jest naszym największym skarbem. Odwołujemy się do tych, którzy poprzedzili nas w ziemskiej wędrówce. Szukamy prawdy w dziełach napisanych przed wiekami przez naszych cysterskich braci. W zbiorach klasztornych posiadamy bogatą kolekcję ich ksiąg, które nadają koloryt i bogactwo naszemu cysterskiemu domowi. Czy jesteśmy bogaci? Tak i nie. Klasztor jest bogaty, wspólnota jest bogata,
lecz to bogactwo ma charakter duchowy. Są nim treści zawarte w zgromadzonych tu księgach. Zakonnicy nie są bogaci, wręcz przeciwnie, żyją bardzo skromnie. Nie wiem, jaka może być wartość materialna posiadanych przez nas dzieł. Wiem, że są ich tysiące. Jakkolwiek by je wyceniono, niewątpliwie największą ich wartość stanowi mądrość, jaką zawierają. Z tego względu kolekcja obejmująca żywoty świętych, dzieła teologów, egzegetów, mistyków i innych pisarzy oraz wiele innych cennych pism powinna pozostać nierozłączną całością. Niektórzy ludzie mówią otwarcie: dlaczego nie sprzedacie tych arcydzieł i nie rozdacie pieniędzy biednym? Tyle jest nędzy i cierpienia na tym świecie. Nie sądzę, by było to dobre rozwiązanie. Jak już powiedziałem, te księgi to dziedzictwo wieków, którego nie powinno się rozdzielać. Tymczasem, gdybyśmy sprzedali naszą kolekcję w obce ręce, najcenniejsze pozycje prędzej czy później znalazłyby się na aukcjach w Londynie, skąd trafiłyby w ręce przypadkowych, bogatych kolekcjonerów. Jakiegoś producenta samochodów z Ameryki albo saudyjskiego potentata naftowego. Tam, zamknięte w pilnie strzeżonych prywatnych bibliotekach, stałyby się niedostępne dla ogółu ludności. Nie można dopuścić, by przepadło coś, co jako dziedzictwo kultury jest dobrem powszechnym. Dopóki te księgi przechowywane są w naszej bibliotece, każdy zainteresowany może z nich skorzystać i ta dostępność czyni ich wartość coraz większą i większą. W czasach rewolucji francuskiej klasztor nasz stracił prawie wszystkie dobra materialne. Zniszczeniu uległy nie tylko zabudowania klasztorne Vem i Xen, lecz także znaczna część dzieł sztuki. Ambona z naszego kościoła trafiła do katedry w Antwerpii, podobnie jak balaski i konfesjonał. Ołtarz do kościoła świętego Andrzeja, a wspaniałe stalle z chóru do wołów, gdzie pod koniec II wojny światowej uległy całkowitemu zniszczeniu podczas pożaru. Część naszych zbiorów rozdzielono między różne muzea i archiwa. Do dziś w różnych miejscach można spotkać dzieła sztuki należące kiedyś do opactwa świętego Bernarda. Wiele klasztorów posiada swoje arbor vitae, drzewo życia przedstawiające jego historię. Drzewo życia cystersów z Bornem przedstawia historię ich męczeństwa. W różnych okresach ich burzliwej historii życie straciło ponad 2000 zakonników. Drzewo życia można podziwiać we flandryjskim klasztorze cysterek w Kolenkerniel. Obraz przedstawia pierwsze siostry wraz z ich duchową matką, świętą Humbeliną, siostrą świętego Bernarda. Dzieło powstało w roku 1635 w opactwie Godswerde koło Hagi. Każdy klasztor ma swoje skarby. Relikwiarz patronki jest najcenniejszym przedmiotem strzeżonym w opactwie świętej Otylii w Marienloff. Relikwie świętej, czczone wcześniej w kolonii, przeniesiono w roku 1927 z zachowaniem należnego ceremoniału do siedziby jednego z zakonów żebraczych w Hadze. Stamtąd trafiły do Marienloff, gdzie tamtejsze siostry troskliwie strzegą ich jak najcenniejszego skarbu.
Większość przechowywanego u nich dziedzictwa pochodzi z czasów, gdy klasztor znajdował się w rękach poprzedniego zgromadzenia, któremu udało się uchronić je dla potomnych. Po upływie około 5 wieków od powstania sanktuarium, Martin Aubry z Liège stworzył 14 wspaniałych malowideł przedstawiających sceny z życia świętej Otylii. Legendę o życiu świętej patronki zakonów żebraczych możemy podziwiać na wspaniałych dębowych stallach kościelnego chóru. Nie wiem na pewno, czy to, co powiem, jest zgodne z prawdą historyczną, lecz słyszałam, że dawniej drewno dębowe musiało być pomalowane, gdyż w przeciwnym razie było obłożone podatkiem. Jedna z naszych sióstr pracowała dniami i nocami, by usunąć wiele warstw starej farby pokrywających drewniane płaskorzeźby. Wiele wysiłku kosztowało ją też czyszczenie ołtarza, który, choć uzyskał piękny wygląd, został ponownie pomalowany z nakazu Towarzystwa Konserwatorskiego. Jedną z najbardziej zasłużonych postaci w dziejach tutejszego klasztoru i całej okolicy była cysterka siostra Maksymiliana. Tu, w małej wiosce Kerniel, siostra Maksymiliana otworzyła szkołę dla ubogich dzieci. Dołączony do niej nieco później internat umożliwił naukę dzieciom z dalszych stron. Do klasztoru zaczął napływać strumień nowych sióstr. Powstało przyklasztorne gospodarstwo rolne. W swojej działalności powracamy do źródeł. Zgodnie z dawnym ideałem, klasztory powinny utrzymywać się z pracy rąk ich mieszkańców. W naszym gospodarstwie można znaleźć krowy mleczne, świnie, kurczaki. Kiedyś więcej sióstr zajmowało się inwentarzem. Obecnie przy zwierzętach pracuje tylko jedna siostra wraz z pomocnikiem. Nasze wysiłki skoncentrowałyśmy na przyjmowaniu turystów.
Minęło 8 wieków, a głos świętego Bernarda z Clairvaux nadal rozbrzmiewa słowami: Służ Panu z nadzieją. On jest wierny swoim obietnicom. Służ Mu z wdzięcznością, gdyż On jest szczodry. Mury klasztoru starzeją się razem z nami, ale nasza miłość do nich rośnie. Kochamy to pełne spokoju miejsce, w którym wciąż możemy spotkać się z naszym Panem. W życiu poszukujemy spokoju i znajdując go, jesteśmy szczęśliwe. W dzisiejszym świecie ludzie często żyją w pośpiechu i gwarze codzienności. My jesteśmy inne. Pragniemy czegoś innego. Dla nas im ciszej, tym lepiej. Trudno usłyszeć głos Pana w zatłoczonych, gwarnych miejscach. Nie wiemy, czy nasz klasztor przetrwa próbę czasu. Przyszłość zależy od naszego dobrego Pana, nie od nas. Wierzymy, że On wszystko, co robi, robi dobrze. Dlatego powierzamy się Mu i odrzucamy własne troski. Dzisiaj wiele rzeczy można kupić, lecz nie odnosi się to do kandydatek do życia zakonnego. Jedynie Bóg może je do nas sprowadzić. Tylko On może pokazać im drogę do kolen. My musimy wykonywać jak najlepiej swoją pracę. Jesteśmy to winne naszemu Panu. Pracujemy dla Niego i dla bliźnich. Opracowanie wersji polskiej i udziękowienie Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst polski Piotr Górka. Czytał Roman Baczyński.